Marszałek Wysoki Sejmie, no wystąpiła intelektualna muza Koalicji Obywatelskiej, pani Klaudia Jachira, panie więc porozmawiajmy pośle, o tej praworządności, pośle, artykuł panie 220... Pośle, panie pośle, proszę, bardzo proszę, może pan na chwileczkę? Może pan... Proszę bardzo. Więc porozmawiajmy o praworządności, szanowni państwo, o której tak dużo mówicie. Artykuł 224 kodeksu postępowania karnego dotyczący przeszukiwania. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Podczas przeszukania ma prawo być obecna ta osoba lub inna wskazana osoba przez tą osobę, która ma być przeszukiwana. No i panie ministrze, czy 26 marca, kiedy najechaliście na mieszkanie pana ministra Zbigniewa Ziobro oficerami, agentami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dochowaliście procedur związanych z KPK? Czy złamaliście prawo? Bezczelnie złamaliście prawo, wszelkie dowody pozyskane są nielegalne. Porozmawiajmy o praworządności. Ta kompromitacja z wczorajszej komisji regulaminowej i poselskiej w sprawie pana Michała Wosia, prokuratorzy, którzy bali się nawet odczytać ten żenujący akt, który przesłaliście do Sejmu o uchylenie immunitetu w sprawie pana Michała Wosia, bo nie ma żadnego argumentu. Artykuł 231, on będzie zastosowany, kiedy wrócimy do władzy, bo przekraczacie swoje uprawnienia. I szanowni państwo, o tym trzeba dzisiaj rozmawiać. Jeżeli rozmawiamy o KPK, szanowny panie pośle, to rozmawiajmy o tym, jak łamiecie praworządność, jak wykorzystujecie prokuraturę do walki z opozycją, z Prawem i Sprawiedliwością i z suwerenną Polskę. I za to wszystko zapłacicie. Bo 3,5 roku, a może i szybciej, dzięki takim ludziom jak Paula Matysiak, upłynie bardzo szybko i was rozliczymy. Tak traktujecie Polaków, jak Lewica traktuje Prawo Obywatelskie Pauliny Matysiak, która zapisując się do społecznej inicjatywy jest dzisiaj przez was sztorcowana, obrażana, zawieszana. Tak właśnie traktujecie kobiety i tak traktujecie praworządność.